Cześć! Dzisiaj chciałam opowiedzieć Ci więcej o regeneracji mat ploterowych. Mata w ploterze służy przede wszystkim do przytrzymywania nieruchomo materiałów podczas procesu wycinania. Z czasem klej na macie słabnie i przestaje pełnić swoją funkcję, a papier zaczyna się przesuwać, co powoduje źle wycięte elementy, no i naszą frustrację. Pojawiają się wtedy dwa rozwiązania. Pierwsze to zakup nowej maty, a drugie jej regeneracja. Warto pamiętać, że regenerowanie mat nie sprawi, że będzie ona zupełnie jak nowa, ale przedłuży to jej funkcjonalność i pozwoli nam jeszcze trochę z niej korzystać. Jak więc regenerować matę? To proste. Rozpoczynamy od usunięcia wszystkich elementów z maty, czyli resztek papierów, które mogły na niej zalegać, czy folii. A gdy jej powierzchnia jest już zupełnie czysta, przechodzimy do zabezpieczenia brzegów maty. Możemy to zrobić na przykład za pomocą taśmy malarskiej. Jest to bardzo istotne, aby rolki plotera, które będą przejeżdżały po krawędziach tej maty, nie zabrudziły się później od kleju, który mógłby na nich pozostać, ponieważ mogłoby to powodować problemy z wciąganiem maty, no i problemy z prawidłową tak naprawdę pracą całego urządzenia. Gdy brzegi są zabezpieczone, pozostaje nam wstrząsnąć kilka razy preparatem 404 i następnie z odległości około 20 cm nanieść cienką, ale pojedynczą warstwę kleju. I w taki sposób regenerujemy matę i zostawiamy ją teraz do wyschnięcia kleju, czyli na około 10-15 minut. Po tym czasie będziemy mogli odkleić zabezpieczenia i możemy rozpocząć wycinanie, korzystając z regenerowanej maty. Matę możemy regenerować wielokrotnie, ale jeżeli po dłuższym czasie zauważymy, że na macie pojawił się już gruby nalot kleju i jest on bardzo brudny, pozostają na nim drobiny papieru i nie możemy doczyścić jej manualnie, wtedy warto skorzystać z preparatu DK5. Pozwala on na całkowite usunięcie kleju z maty. Po spsikaniu maty preparatem czekamy, aż on rozpuści warstwę kleju, a następnie za pomocą skrapera, czy tak naprawdę zwykłej linijki, usuwamy go z jej powierzchni. Wtedy, gdy mata jest już zupełnie czysta i pozbawiona kleju, możemy powtórzyć procedurę, którą pokazałam na początku filmu, czyli znowu zaklejamy brzegi maty i używając preparatu ODIF-404 nanosimy nową warstwę kleju. Ok, a kiedy matę należy po prostu wymienić? Zrób to koniecznie, gdy jest ona przecięta lub popękana, a jej brzegi, po których poruszają się rolki, są wytarte. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał i pomoże w codziennej pracy z ploterem. Linki do użytych produktów znajdziecie oczywiście w opisie filmu. No i zachęcam Was też, jak zwykle, do zostawienia łapki w górę, no i zasubskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.